Dzień doberek. Witam, witam i o zdrowie pytam. A dzisiaj o toksyny w pokarmach. Dzisiaj porozmawiamy o pokarmie numer 1 na świecie z największą zawartością glifosatu, z największą zawartością pestycydów, herbicydów, chemicznych związków chemicznych, wszelkich środków, które wylewa się na pola, jak również z największą zawartością antybiotyków, szczepionek i wszystkiego najgorszego, co zostało wytworzone na świecie. Ciekaw jestem, czy wiesz, jaki to jest pokarm. Numer jeden pokarm z największą zawartością glifosatu, czyli Roundupu w Polsce, z największą zawartością pestycydów, herbicydów, wszelkich sztucznych wytworów do zabijania życia, antybiotyków, szczepionek i tak dalej. Co to za pokarm? Kto wie? Napisz mi proszę w komentarzu. Kto wie, jaki to jest pokarm? Najgorszy pokarm, numer jeden na świecie. Czekam cały czas, witacie się. Dzięki za wszystkie powitania, za wszystkie paluszki, serduszka. Czekam, aż ktoś napisze. Kochani, co jest najgorszym pokarmem na świecie? Numer jeden, z największą zawartością wszelkiego rodzaju trucizn, jaki jest sprzedawany dla człowieka. Czekam. Chleb? No nie chleb, ale Wojtek był pierwszy. Piąteczka, zboże, piąteczka. Nie, kochani. Mięso. Mięso, jajka, mleko. Brawo, Kamila Kamińska. Brawo, Monika Sikorska. Tak, mięso. Mięso, jajka, mleko. Jesteś tym, co jesz, a w zasadzie tym, co przyswajasz. Niestety, zwierzęta od wielu, wielu lat, od lat 70. na Zachodzie, w Polsce od jakichś 15 lat, karmione są przede wszystkim GMO. Co to oznacza GMO? GMO to są zboża, to jest kukurydza, to jest soja, które są produkowane z odpornością na truciznę. Czyli dana roślina rośnie na polu, taka kukurydza, taka pszenica, taka soja rośnie na polu i na to pole spokojnie rolnik może wylewać glifosat. Może spokojnie lać różnego rodzaju trucizny. Różnego rodzaju trucizny, które mają zabić wszelkie chwasty, które mają zabić całe życie, wszelkie robaki, które tam żyją. Wszystko, co mogłoby teoretycznie zniszczyć mu plony. I w ten sposób powstało GMO. Tymi produktami, tym zbożem, tą kukurydzą karmiony jest tak zwany livestock, czyli nasze zwierzątka. To jedzą świnki, to jedzą krówki, to jedzą kurki, to jedzą ryby. To jedzą wszelkie zwierzęta, które człowiek zjada. I niestety to wszystko, co dostaje się z pola od tego rolnika do ciała tego zwierzęcia, powoduje, że to zwierzę jest chore. Żeby nie chorowało i nie umierało, podaje mu się masę antybiotyków non-stop i masę śmiercionek. I non-stop utrzymuje się te zwierzęta przy życiu. Natomiast te wszystkie rzeczy kumulują się w ciele tych zwierząt. Wszystko, co zjadamy w życiu, kumuluje się w naszym ciele. To samo kumuluje się w ciele zwierzęcia. Później ty przejmujesz to jedzenie. Przyjmujesz do siebie jajka, przyjmujesz do siebie mleko, przyjmujesz do siebie mięso i te wszystkie rzeczy włażą po prostu w ciebie. Cały świat jest chory na glifosat. Cały świat jest chory na śmiercionki. Cały świat jest chory na antybiotyki. Przede wszystkim numer jeden, zabijamy sobie florę bakteryjną. Najbardziej z tego wszystkiego cierpi flora bakteryjna. Dostarczany pokarm do środka po prostu ją niszczy, zabija. A flora bakteryjna to jest życie w tobie. To jest przede wszystkim twój układ odpornościowy. To jest trawienie. To jest wytwarzanie również białek w twoim organizmie. Czyli zamienianie pokarmu na aminokwasy i tworzenie z tego białek. Flora bakteryjna to również wytwarzanie witamin. Flora bakteryjna to jest utrzymywanie życia. Flora bakteryjna będzie w tobie zadowolona i będziesz długo żyć. Natomiast jeśli będziesz karmić swoją florę bakteryjną najgorszym pokarmem na świecie, czyli mięsem, jajkami i mlekiem, to długo nie pożyjesz. Według naukowców powinniśmy żyć około 140 do 160 lat. W Biblii jest zapisane 144. Dlaczego ludzie tyle nie żyją?
Dlatego, że uważają, że powinni pić mleko, że powinni pić jajka i powinni jeść mięso. Jesz truciznę i nikt na to nie zwraca uwagi. Idziesz do sklepu, kupujesz to, co jest najtańsze, a później zadajesz pytanie takim osobom jak my, które odżywiają się od ponad 10 lat, jedząc rośliny, unikając, czy w ogóle nie jedząc zwierząt, pytasz się, czy to nas nie zabije. Świat jest odwrócony do góry nogami i wiele rzeczy jest ukrytych przed tobą. Zastanów się nad tym, co jesz, a będziesz zdrowy. Zmień swoje odżywianie, a przedłużysz sobie życie. Warzywa i owoce, kochani, nawet 20-krotnie mniej mają związków chemicznych wylewanych na siebie. Na pewno nie mają antybiotyków, na pewno nie mają śmiercionek, a glifosatu nikt nie leje na warzywa i owoce, bo to nie jest środek, który jest używany do roślin, które zjada człowiek. Owszem, można by było całkiem ekologicznie hodować rośliny, a nie wszyscy to robią. Używają innych związków chemicznych, ale glifosatu, kochani, nie leje się na warzywa i owoce, ponieważ to nie jest środek do warzyw i owoców. To jest środek wymyślony do kukurydzy, do pszenicy i do soi. Mam nadzieję, że ten film odpowie na twoje pytania, bo zawsze jest ktoś, kto zapyta: Mariusz, a czy ty wiesz o tym, że rośliny zawierają to, tamto czy siamto? Numer jeden najgorszym pokarmem na świecie jest jedzenie zwierząt. I dlatego jesteś chory. Wybacz za wiatr, ale w Polsce chyba jeszcze bardziej wieje. Mam nadzieję, że to dla ciebie było odkrywcze. I mam nadzieję, że zmienisz swój styl odżywiania po to, żeby żyć w zdrowiu i długo i szczęśliwie. Trzymaj się cieplutko. Do zobaczenia jutro o 8:45. Cześć.